Sprawa z zombie wygląda. Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta. Okej, przeniosło mnie tutaj, ale ogólnie mamy dalej zrobić to samo. Tak. Wspomagać szybkości. No tak, nie byłem w niego uzbrojony. Enter, enter. Dobra. To jest słabe. Rozłożyć, dobra. Sierp ogrodniczy. Prosta siekiera. Nie no, to jest całkiem dobre. To też jest całkiem dobre. To mogę wywalić w sumie. A resztę sobie zostawimy. Okej, mamy odszukać Rahima. Dobrze mówię, tak, Rahima w wiadukcie. Poszli wysadzać gniazdo zombiaków i to raczej się źle dla nich skończyło. Więc trzeba będzie im pomóc, uratować ich i tak dalej. Więc ruszajmy. Ach, wariaci. W sumie może być gorąco, więc... Apteczka. Mogę ich sporo wytworzyć, a teraz się bardzo przydają, w szczególności w nocy. Więc zrobimy sobie tyle. O, 7 mam teraz. Wystarczająco. Zobaczmy, daleko oni są. No nie, nie jest źle. Jeszcze nie udało mi się przejąć wszystkich miejsc. O, otworzymy sobie. Plastik, papierosy, spoko. Miejmy nadzieję, że nic mi się nie stało. Chociaż ten Omar, chyba tak on się nazywał, Omar. Tam był, krzyczał ten Rahim, Omar! Więc coś... O kurde, oni są na górze. O, widzę wejście. No kurde. Dobra. Ale parkour się przyda... Oż ty w mordę. A, da się po tym chodzić. Spoko. Wow, wow. Yeah. No i jesteśmy. O cholera. Niedobrze. Gdzie oni są? Przeszukaj ciała. Och, mordę. To chyba nie jest... Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go. Słyszysz? Niech ten knojek tylko spróbuje dać się zabić. Pewnie tędy uciekł. No, dokładnie. Skok wiary. Ech, dlaczego on się tego nie złapał? Dlaczego? Dlaczego? A, fosforyzujące grzybki. To całkiem sporo. Gdzieś w tych budynkach pewnie będzie. To wbijamy do środka. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiedziałem mu, żeby schował się na torowisku. Jest więc szansa, że jeszcze żyje. Proszę cię, Rahim. Proszę cię, Rahim, żyj! Nie. Tak jest! Podchodźcie, jebane skurwysyny! Zabiorę was wszystkich ze sobą do grobu! Przecież to są zwykłe truposze. Im nie dał rady, naprawdę. Nie ma ich tutaj tak dużo i nowe się raczej nie będą pojawiać.
Ale dostał kopa w jajce, aż ty. Okej, jeszcze dwa. Okej. Sporo z nich kasy wylatuje. Teraz po 50? Wow. No jeszcze jego tutaj brakowało. Chodź tu, głupi zębiaku. Dobra, i tak muszę broń naprawić. Nie pluj we mnie, już ci mówiłem tyle razy. No co za... No. W końcu otwieramy. Rahim! Rahim! Crane! Myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bombę. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Haha, idiota! Cholera, ty krwawisz, a? A, zaciąłem się. Nic tu. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. O, misja na czas. Rahim, słyszysz mnie? Gdzie mam podłożyć te ładunki? Tu, w terminalu. Jest wejście do kanałów, koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. Mhm. Ale to był piękny skok. Jakieś gniazdo truposzy tu gdzieś będzie w pobliżu. 3 minuty do końca, jeszcze przecież będę musiał uciec. Niedobrze. Okej. Wchodzimy na górę. Ja tu już sobie wybiorę od razu mój wspomagacz na bieganie. Teraz się na pewno przyda. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na rampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Gdzie jest ta rampa? Planting. Pierwsza gotowa. Bomb has been planned. O, w mordę. Teraz uważaj. Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Poszukaj takiej kolumny, jak poprzednio. Brz. Nie ma tutaj nic takiego, do cholery. Co mam wejść? Jeszcze wyżej? No na pewno nie. Tak, nie no, muszę wejść wyżej. To jest pewne, ale jak tam się dostać? Dobra, widzę. Jestem. Planting. Załatwione. To już nie będzie trudne. Fuck yeah!
No kurde, całe wszystko jest ogrodzone. Dobra, tędy, rurą. Rurą, ślisk, ja! Jest zajebiście. O kurde. Już wybuchło. O nie! Rakim! O nie. Udało się! Twój plan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie? Szlak. Dobra, i zostały tylko gruzy. Zarąbiście. Te wspomagacze na biegacze, na bieganie jest bardzo dobry, ten jeden. W szczególności. Dobra, stąd nie wyjdę. A tutaj nie przejdę. Ej, na serio. Jak stąd wyjść? A, dobra, nie zauważyłem tego. Szambo. Nie no, muszę przyznać, ten wspomagacz na bieganie jest zarąbisty. Co jest? Nie no, da się normalnie płynąć, okej. Okay. Może po prostu zawadziłem o szczyt jakoś tam. Jest i wyjście. Oż w mordę. Dobra, znalazłem. No wyłaź, no co jest do cholery? Idiotą jesteś czy co? Spacja łuży. No oczywiście, nie może wypłynąć, tylko musi się złapać drabiny. Fuck logic. Dobra, żyjesz Rahim czy nie żyjesz? Rahim! To ja! Udało się! Dobra, pewnie tam ci go porwali. Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś! A cały budynek się zawalił! Szlak! Nie, nie, nie! Rahim, przestań! Rahim! To ja! Stary! To ja! Kryn! O Jezu! Rahim, przestań! To pieprzone ugryzienie! Ty cholerny, duży pieprzony dzieciaku! O Boże, Jade! Kane, słyszysz mnie? Co się dzieje? Bregan, Rahim... Rahim nie żyje. Jasna cholera! Wracaj tu i nic nie mów Jade! Przynajmniej na razie. No, no. To się poplątało wszystko nam tutaj teraz. Nie sądziłem, że Rahim umrze. Już spodziewałem się, że ktoś go porwie. A tu taki numer. Rahim nie żyje. Ja zwyczajnie nie mogę w to uwierzyć. Co mam teraz zrobić? Co ja powiem Jade? Muszę wrócić do wieży. Rany, co ja mam jej powiedzieć? No dokładnie, to jest wielkie zaskoczenie. Szkoda, bo go nawet lubiłem. Taka zabawna postać. No nic, teraz trzeba się udać do Jade i jej powiedzieć, co się wydarzyło. Łatwe to nie będzie. No dobra, prawie na miejscu.
No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Serio? Kolejne zlecenia? Kawa. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć gaz do zapalniczy, żeby spojrzeć na tablicę. Dobra. Najtrudniejsze przed nami teraz. Brecken? Jak dzieciak zginął? Ja... musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki. Boże. Może gdybym go tam nie zostawił? Może wtedy wciąż by żył? O nie. Jade! Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Sir! Chłopie! Leć na dół! Nie damy go tam! Co się dzieje? Chcą porwać Zira? Nie oddamy. O kurde. Ojej. No i nagle noc się zrobiła. Ej, przed chwilą był dzień. What the fuck? Moje towarzystwo! Już nie żyje! Łącie! Dobra, czas na ciężką artylerię. Artylerię. O, tak. To już chyba nie jest bezpieczne miejsce. Trzeba coś szybszego. Albo dobra, może być. O, w końcu jakaś broń, karabin policyjny. Zarąbiście. Aż trudno uwierzyć, że w końcu dostałem broń. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. I co ja mam teraz zrobić? Szlak! Brecken! Porwali Zira! Jego ciężarówka płonie! Widzisz, co się dzieje? Ja się próbuję pokrywać z rejce! Nie powinniście byli łazić do tej szkoły! Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? Mission Impossible. Wzrósł poziom przetrwania. Zdobyte umiejętności. Kurde, noc jest, fuck. Nie tak miało być, nie chcę nocy. Mam karabin policyjny, właśnie. 18 naboi. Ciekawe jak bardzo. Kane, sorry, że tak na ciebie napadłem. Ale sam wiesz, najpierw Rahim, a teraz doktor Zir. Musisz mnie zrozumieć. Brecken, nie musisz przepraszać. I nie martw się, przyprowadzę Zira w jednym kawałku. Bądź ostrożny, okej? I przykro mi z powodu Rahima. Wiem, że się lubiliście. Kurde, też tego wariata miałem. Uff.
Oni są za szybcy, ale ja jestem lepszy. What the fuck? Jak nie jeden, to drugi. Dobra, sprinter mnie nie interesuje. No i bardzo dobrze. Ale jest noc, więc... no dobra. W sumie tak biegać od bezpiecznej strefy do bezpiecznej strefy nie byłoby głupie. Pośpiesz się, Crane. Musimy go mieć z powrotem. Okej, tam jest ich baza. Zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź tył. Tylko głupio nie ryzykuj. Te gnoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Gdzieś tu musi być w końcu jakieś wejście. Zamknięte. Tutaj nie wydaje mi się, żeby jakoś dało się wejść przez dach. Może nie. Raczej nie przez dach. Aha, mam cię. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Wchodzę. Miej oczy otwarte i powodzenia. Co tu jest? Tu jestem. Serio? Okej, chcecie się bawić? Nie ma problemu. Niby skąd? A, dobra. Tam jest jeszcze jeden. Kurde, apteczka. Dobra, nie mam już amunicji. Nie chcę, mam w sumie to, co chciałem, czyli karabin. Brak miejsca w ekwipunku. Zaraz coś zniszczymy. Ciekawe, czy mogę karabin też... A nie, mogę tylko upuścić. Toporki do rzucania. Główka! W sumie jeden karabin to wezmę. Tylko, że...
137. 102, te gwiazdki mogę wyrzucić. A w sumie tylko mogę je wyrzucić, więc... Dobra, ten sierp wywalę. Flary to nie, okej. Dla tamtego weźmie, bo tamten jeden miał questa, żeby przynieść taki karabin. Dobra, w końcu jakaś broń. Z tego co pamiętam, jeszcze tu jakiegoś chyba zabiłem. Tu jest coś na niebiesko. Co my tu mamy? A, dobra, karabin. Truposze padają na strzała, no i to mi się podoba. Okej, muszę jakoś górą wejść. Dobrze mówię, górą? Nie no, w sumie tędy się musi dać. No właśnie tam, do cholery. Co jest? Od góry mam wejść, dobra. Aha, bo zeskoczyłem tu na dół po naboje. To już ma sens. To ma sens. Muszę wejść. Dobra, ten. Mogłem w sumie przebiec i nawet... Wow. Nie zwracać uwagi na nich. No co jest do cholery? No złapa... Powinien się złapać tego. Dlaczego on tego się nie złapał? The fuck? Co mi to dało, że byłem przez chwilę wyżej? Chyba nic. No! Jeszcze wyżej. The fuck? No, i tak masz się łapać tego. Jeszcze z tobą nie skończyłem! O Boże, jeszcze wyżej, the fuck? Zmaź! Czekam na ciebie! Tu jestem! No, dawaj! Spróbuj szczęścia! Tylko spoko. Gdybym tylko miał więcej amunicji, to chyba będzie najbardziej OP broń. Brak miejsca w ekwipunku. 106. Ok, to zadaje 93. To mogę rozłożyć. No chodźcie. Ok, gdzieś tu musi być wejście do środka. Dobra, jakieś bezpieczne miejsce znalazłem. Pozbierajmy wszystkie rzeczy, co się da. Co się da, to zbieramy. Chemikalia, kawa. O! Posążek zombie. Nie wiem, co one dają, ale są fajne. O, przeżyłem noc. Dobra, noc się skończyła. Zarąbiście. Nic tutaj więcej nie ma. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Odcinek trwa już pół godziny, dlatego myślę, że to jest idealnie. Nie za długo, nie za krótko, tak w sam raz. A takie odcinki dłuższe niż pół godziny są po prostu nudne i nikomu tak naprawdę nie chce się ich oglądać. Tak więc w następnym odcinku znajdziemy wejście do budynku, które już jest gdzieś tutaj niedaleko. No i co, odzyskamy tego doktora Zere.
Tak więc mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o komentarzu. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć!